wszystkim. Cześć! Ja jestem Jagoda, to jest Wiktoria. My jesteśmy kamerzystą i fotografem. I chciałyśmy serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników biwaków w CZK Mieniec, a w szczególności wszystkich druhów i druhny z klasy pierwszej F liceum ogólnokształcącego i powiedzieć im, że są świetni, że nie mogli lepiej trafić. Cześć Wiktoria, jak podobał Ci się biwak? Super! Wszystko pięknie się udało. Uważam, że zajęcia były bardzo świetne i członkowie naszego chówca nauczyli się wiele pożytecznych rzeczy. A jak sprawdziłaś się w roli komendanta, zastępcy komendanta do spraw organizacji? Wydaje mi się, że nie. Trzy razy nie. Nie chciałam. Nie lubię Jagody. Jagoda jest głupia. Jagoda stoi, kameruje właśnie Jagoda. Nie lubię. Obejrzymy to tak za 5 lat i to będzie takie beznadziejne. To będzie takie śmieszne, cześć! Pozdrawiam kolegów z klasy i Jagodę Kuba. Hej, ja przyjdę do was we wtorek na boku. Tak, z poczkami! A, nie lubię Jagody, to sobie idę. Dziewczyny, jak się wam udał biwak? Dobrze. Ale może jakieś uśmiechnięte twarze? Liza, uśmiech! A kopnąć cię? Żartowałam, prędzej bym groszkę kopnęła. No, dokładnie. Czemu nie chcesz pokazać swojej twarzy? Wstydzę się, ponieważ jeżeli bym został zdemaskowany, na pewno bym został wyrzucony na jakieś konsekwencje oraz poczynania w tej sprawie, że mi się nie podobało. Nie do końca. Tak, mamy najlepszą drużynę, bo ona nam nie chciała powiedzieć. Także ogółem było bardzo fajnie, ale aczkolwiek marnęliśmy bardzo dużo. Jest świetnie, genialnie, lubię to! A, fajnie było, co mi się bardzo podobało. Najbardziej podobały mi się zajęcia, ponieważ były takie rozwijające kreatywność. Były wszystkie spontaniczne i zaplanowane idealnie. Tak. A co teraz robicie? Teraz sprzątamy i śpiewamy. Tak. Co śpiewacie? Zaśpiewajcie coś. Co może? A co chcesz? A cokolwiek. Ja bym się cieszył z wszystkiego. Ale pomożecie nam. Cześć. Naszym ojcem jest to człowiek. On na mnie gra melodię. Teraz wszyscy tak jak on. Wyśpiewują refren wciąż. Naszym celem jest wspólny dom, który będzie pełen szczęścia. A więc nigdy nie poddaj się i podążaj z nami dla muzyki. Jekę, 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 o, jekę, 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 o, jekę, 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 jekę. Czemu? Kto ci kazał? Kto ci kazał to sprzątać? Jak ona się nazywa? A jaka jest? Opowiedz coś o niej. Nie, a lubisz ją? Bardzo. A czy ona jest dla was miła? Zależy. To znaczy? Nie no, bardzo jest miła. Tak? A krzyczy? Nie, ona wykrzyczała kiedyś. Tak? Czy ktoś w ogóle widział Wiktorię, że się tak żeby wrzeszczała? Ona jest najspokojniejszym człowiekiem, jakiego widziałem. Naprawdę? No. A czy ona was zastrasza? Nie. A boisz się odpowiadać na te pytania? Tak, bo mnie zbije, jeśli się dowie prawdy. Ale przecież was nie bije. No, jeśli się dowie... A, nie ogarniasz. Specjalnie mówię nieprawdę, żeby mnie nie zbiła. Jakbym powiedział prawdę, bym się dowiedziała. Strasznie fajnie, bardzo podobały mi się zajęcia. Zwłaszcza manualno. Ale jakieś tam manualne. Mieliśmy różne zadania, na przykład były rozłożone sznurki i mieliśmy za pomocą różnych przedmiotów wyznaczyć się ich połowę. No to było bardzo... I co, udało wam się? Tak. Jest niemądra. Nie, sobie coś nie mądra. Teraz co jeszcze ciekawego robiliście na biwaku? Był bardzo fajny kominek na przykład. O, to jest to.
o harcerstwie. Nie. Jak wczoraj się przyrzeczenie? Słyszałem, że podobno dostałaś krzyż. No tak, dostałam. Jak twoje przeżycia po tym? No tak, dużo łez, tyle powiem. Emocje i tak dalej. A kto był twoim świadkiem przyrzeczenia? Kamila Maślanka. Tak? Tak. Podziękowałaś jej za to? Tak, oczywiście. Raczej tak, tak, tak. Liczy się po obecnym. Dziękuję. Czy możemy schodzić? Nie. Jak się ma ubikację? Sugerowo. Tak? Wszystko poszło tak jak należy? Tak. Tak czyścić się podłogi w Chorzelowie. Uśmiech! Nie schodzę. Daj. Cześć Bartek! Powiedz coś. Powiedz, jak ci się podobało zajęcie, które zrobiłeś? Bardzo podobało mi się... Bardzo podobało mi się zajęcie, które zrobiłem wraz z ludźmi. Uważasz, że wniosę coś dla... Oczywiście. Obserwując ludzi, którzy wykonywali zajęcia na zajęciach, tak, zauważyłem błysk zainteresowania. Kreatywność, prawda? Tak. Są bardzo byli kreatywni do tyle. Oni... Tak myślę. Nie sposób tego wyrazić słowami. Dokładnie. To było takie piękne. Dziękujemy. Spełniam się, mnie każdy cały czas woła! Idę! Nastał najgorszy okres biwaku, czyli sprzątanie szkoły. No! Smacznego! No, dziękuję, ale co mam więcej powiedzieć? Widzę, że druh jest zestresowany tym wszystkim. Tym sprzątaniem. Generalnie się bardzo dużo stresuje wszystkim, co się wokół mnie dzieje. Z nami zespołu promocji od filmowania. Przygotowania do kominku i w ogóle jak wyszedł z kominek. Czy jesteście z siebie dumni i zadowoleni? Znaczy, wyszedł tak jak chcieliśmy, bo już paru rzeczy, ale było super. Trwaliśmy to naprawdę od bitych miesięcy, tak, dzień w dzień, ale ciężka praca opłaciła się. Tak, a wyjazd był ogólnie super, teraz sprzątamy i zaraz zgasiłeś i zaświeć to światło. No po prostu świetnie. Co teraz? Ja to tylko z siłą. A jak było na biwaku? Fajnie. Co wam się najbardziej podobało? To się wam bardziej zajmowało. Co? Zajęcia na polu? Ej, a kto się bardziej wami zajmował? Ja czy Wiktoria? Oczywiście, że kochana drużynowa. No. Bo drużynowa zawsze opiekuje się swoimi dziećmi. Kto spędzał z wami więcej czasu? Wiktoria. Wiktoria. Angelina, poszukaj sobie nowej drużyny. No i tak się wyrzekła. Jak to miwak? Przebieram śmieci, czuję się świetnie. Po prostu muszę tylko umyć ręce i będzie super. Chcesz coś sprawę? Chcę coś powiedzieć. Musi być otwarty, bo ona nas chciał zabić do domu. Kulis, co robisz teraz? Tak. Coś więcej na ten temat? Uprawiam praktyki zawodowe. Rozumiem, że po... Biorchemię w drugim liceum ogólnokształcącym masz zamiar sprzątać dywany. Tak, miotu. Bo odkurzacze są zbyt niemocni. To ponagrywam cię jeszcze. Bardzo fajnie było. Coś więcej na ten temat? Mieliśmy super obecnego, który wymyślał super głupie karniaki. Za co? Za zakłócenie ciszy nocnej na przykład. Nie zakłócaliśmy jej. Nie zakłócaliśmy jej, bo siedzieliśmy zamknięci po ciemku i na było cichutko. I nie było nas słychać ani nic.
Czyli to był niesprawiedliwy karniak. Tak. Bardzo. I jeszcze takie... I jeszcze był ten, była kara oprócz karniaka. Tak, oprócz karniaka musisz narobić krzesełka i kolanka. I kolanka. I tak bała, uda bolą, nogi bolą, wszystko boli. Może jakiś apel z druha obuźnego. Więcej dystansu. Marcisza, mam do ciebie pytanie. Jak tam biwak? A chciałabyś pozdrowić siostrę? Czemu? No, nie lubisz? Elo? Przykażę. A chujowi podoba się ty. O, jak słodko. I generalnie chcemy powiedzieć, że na przykład było super. I w ogóle... Właśnie. I przyjeżdżamy do domu i idziemy się uczyć. Tak! Tak, to biologię w końcu sprawdzimy na wtorek. Aaaa!